Witajcie moi drodzy w luźnym graniu. Dzisiaj kolejny epizod, już czwarty z serii Heroes of Might and Magic 6. Powiem wam, że ta mapa, którą gramy, czyli ta druga mapa z pierwszej kampanii, tej przykładowej kampanii, ogólnie straciłem zapis tej mapy. Doszłem do tego samego momentu, na którym żeśmy wcześniej skończyli. Nie wiem dlaczego miałem jakieś problemy z launcherem, jeżeli chodzi o ten Uplay, czy jak to się tam nazywa od Ubisoftu. Nie zsynchronizowało mi poprawnie save'ów i usunęło mi save właśnie z serii. Stąd też no, przeszedłem to co miałem na offline, że tak powiem, grałem tak dla siebie. Doszłem do tego samego momentu, w którym żeśmy skończyli, nie zaczęli. No i nagrywam po prostu od tego samego momentu. Stąd też jednostki mogą się nieco różnić. Może się różnić troszeczkę ilość tych jednostek. Mogą się różnić moje umiejętności, jeżeli chodzi o bohatera. Bo jak gram tak dla siebie, tak żeby sobie zagrać i nie nagrywać, to w sumie tam pakowałem, chyba bodajże szedłem w złą stronę. Natomiast z tego co wiem na filmiku, szedłem w dobrą stronę. W stronę bardziej dobrego bohatera niż złego. Stąd też mogą być takie różne przekłamania z tym co widzieliście wcześniej, a z tym co będziecie widzieć teraz. I teraz nie jestem pewien, czy... No, nie widać mojego bohatera. Ani jednego, ani drugiego. Gra się ładuje. No, okej. What this... What the fuck? Ulepszymy sobie miasto. No, teraz już widać. No i mamy tutaj tego jegomościa, z którym mieliśmy walczyć. Nie pamiętam, czy żeśmy zostawili sobie jakieś punkty do rozdania. Nie, nie mamy punktu do rozdania. Nowa misja. Przyzwyczaj się do miecza gryfów. No spoko. Gdzie ten miecz był? Tutaj. Ale mam już miecz gryfów ustawiony. Mam go wrzuconego. 100 tysięcy potrzebujemy, żeby wygrać, żeby osiągnąć kolejny poziom tego miecza. Przepraszam, dobra. Nie ma co czekać. Idziemy. Co on tu ma? 5 strzelających słabych i 44 silnych. Dobra, 8 silnych. Reszta będzie musiała podejść. Poczekamy sobie. Come on. Podbijajcie. Tego. Zdechł. Pułapkę. A co mi tam? Aha, nie mogę. Dobra to. Ty tak. Ty padaj. Tu
Ha, ha, ha. Uciekł. A to gnój. A zaatakujemy. Zdobędziemy sobie troszeczkę expa. Zawsze się to przyda. Dwa ruchy. No, ale mu to się akurat nie przydało. No, jeszcze trochę ładniej, siódmy poziom. Tutaj też coś mamy. Co to jest? Harpia. Ale tutaj może być jakiś... Zostaw. Ciekawe coś. No, 1000 doświadczenia, ładnie. Czy gdzieś żeśmy jeszcze nie pozbierali czegoś? Tu jest mój drugi bohater, to niech se tam jest. Chociaż niech pita do zamku. O! On tam będzie u góry zbierał. Aha. Co my tu możemy wybudować? Kupę. Jedynie. Napełnia serce zdolności frakcji anioł, ale mamy dwa. No dobra. To niech będzie tak. Możemy już coś kupić? Nie możemy nic kupić. Jeszcze tym możemy ruszyć się. No to pójdziemy tu najpierw. Pozbieramy zasoby. Przepraszam, mały Zit. Pozbieramy sobie zasoby. Atakuj. No i ładnie wygraliśmy. No i poziom nowy. Co byśmy sobie mogli tutaj? Obronę sobie wrzucimy. Dobra, no. Wrócimy się jeszcze w międzyczasie do zamku. Właśnie o to nam chodziło. No. Tutaj możemy kupić jakieś portale, jakieś chillstwa, ale tego nie będziemy na to kasy wydawać. A nie to tutaj. No. Okej. Okay. No to co? Palimy tutaj. Ty, Marianek, do zamku. Będziesz siedział w zameczku, a my jedziemy dalej. W razie czego mam drugą postać, tak jak mówię. O, on tędy będzie jechał chyba. Bo on gdzieś tutaj nam. To poczekamy.
Tak. Co on ma? Niski. I tym razem nie pozwolimy mu uciec. Nie możemy mu pozwolić uciec. Dobra. Mamy jakieś czary w ogóle. O, nieustępliwość, atak doskonały. To na tego. Idzie tu. Chodźcie. Możesz sobie ich tam leczyć, dziołcha. I tak ci nic to nie da. Ty. 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 No i ładnie. I, że tak powiem, nie uciekł, gnój. No, jeszcze żeśmy osiągnięcia odblokowali, fajnie. Mamy czyste. Czystą drogę. Powiem, że może być troszeczkę trudno wygrać z tym typkiem tutaj, ale to jeszcze sobie najpierw pójdziemy tu. Do szczęścia. No, poważny. Fajny zamek. Dobra. Najwyżej się powtórzy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. 185-81. Ale to jest tylko to, co mieści się u niego w armii, nie zamek. Więc co? No, przede wszystkim jednostki dalekosiężne trzeba rozwalić. No, on jeszcze ma te pieprzone leczenie od tej. A poczekamy sobie. Sam podejdzie. Dobra, prawie. Jeszcze nie. Tu podejdź. O, jak ładnie. No wypadałoby, kurde, właśnie, w końcu się go pozbyć. No i książę Gerhard. 84-15, a idziemy. Co tam? Będziemy się szczypać. Dawaj. Trudno, najwyżej się powtórzy, tak jak mówiłem wcześniej. Tutaj oczywiście ochronka na od razu na tego. Można tym już bramę powoli niszczyć. Gdzie tu jest? Tu jest ten jeszcze. Tutaj jest. Ta leczy jeszcze.
Najś. Nie wiem, co ja zrobiłem. Maksymalne obrażenia. Dobra, już nie ma ich kto leczyć. No wypadałoby, kurde, jakoś dostać się do tego zasranego zamku. Na koniec. Właśnie, o to mi chodziło. Teraz tu. I ładnie. Pięknie poszło. Łowca głów. Pięknie. No i moi drodzy, misja ukończona. Druga mapka. Ładowanko, ładowanko. Druga mapka to jest bodajże pierwsza kampania. Tak, to już jest koniec pierwszej kampanii. I teraz tak się zastanawiam, w którą kampanię iść. Pasmo nieszczęść. A, frakcja przystań. Nekropolia. Świątynia. Czy Inferno. A być może twierdza. To jest braci, piraci z morza. Trzeba kupić, aby odblokować, chociaż się zastanawiam, bo nad tym dodatkiem, bo powiem szczerze, może być ciekawy. I powiem wam szczerze, nie mam pomysłu, jaką frakcją iść. Także dajcie mi znać w komentarzu, albo pójdziemy w Inferno. Od następnej, w sumie, pójdziemy w Inferno. Jak graliśmy teraz dobrymi, to pójdziemy teraz złymi. Ewentualnie może byśmy poszli tutaj, gdzie już też zacząłem grę. Już też mniej więcej obyłem się z tym zamkiem, z tym wszystkim, więc możemy sobie zacząć frakcję Świątynię. No, ale to na dzisiejszy odcineczek wszystko. Trzymajcie się ciepło. I zapraszam na kolejne epki. Cześć!